Siemaneczko, debeściaki, z tej strony Bora, witam was w kolejnym piątym odcinku polowania na koksów. Nadal jestem chytrym okulistą, ale jak wy już to oglądacie ten odcinek i ja tutaj się jeszcze nazywam chytry okulista, to w 100% jak już robię kolejne polowanie na koksów, jak wy to oglądacie, już chytrym okulistą nie jestem. Także standardowo, debeściaki, jak będzie pod odcinkiem 120 łapeczek w górę, snajperka, to nagrywamy kolejny odcinek polowania na koksów. Dobra, byłem na tym miejscu. Spróbujmy sobie przelutować jeszcze tamten budynek. Ponownie. Szkoda trochę, że noc. Ale cóż zrobić? Dobra, i będziemy się udawać już w stronę Cranberry teraz. Mam granat, no może się przydać. Bardziej bym wolał naboje, ale tutaj tego nie widzę. Tu jest lekki problem. ARK. Podbiegniemy sobie tutaj do góry. Może noc się szybko skończy w miarę. Ale realnie lubię po nocy łazić. No cóż, mam jakieś naboje jeszcze do przerobienia? Nie, mam! 4 sztuki. 5, 6. To będą 3 kolejne pestki. Czyli braknie mi jeszcze 4. Dobra, gdzie ja jestem? I 7. No, czyli trzeba na zachód zmierzać, dobrze. Pociśniemy do Cranberry, zobaczymy. Może nam nic na drodze nie stanie. I może się to uda mi zrobić. Bo nic nie wezmę. Tam się coś pali, co tam jest? Podejdziemy, zobaczymy. O, nie dość, że ciemno, to jeszcze mgła. Zajebiście. O, mamy jakiś budynek i stację widzę z przodu już. Dobra, chyba wiem, gdzie jestem. O, czekajcie. Hello? Spokojnie, jestem friendly. Nie widział mnie, ale chyba wszystko przeszukał. Zobaczymy. W końcu jestem chytrym okulistą. Są jeszcze jakieś domki. Może nie zauważył jakichś naboi. Ach, już chciałem powiedzieć, no właśnie. Tu nie ma nic. Zobacz na te budynki. Tu jeszcze coś też może być. Żarcie. Możemy sobie zjeść. Klucz francuski. Nic więcej. Nie no, spieprzamy. Chociaż te budynki jeszcze mi coś... Znowu wilki. Tak, rozejrzymy się na szybko jeszcze po tych budyneczkach. Ale myślę, że tu nic nie znajdziemy. No też właśnie. Dobra, jeszcze ten przeszukamy. Jest granat. Nie mogę go wziąć? Dlaczegoż? No, będzie kłopot ze zbieraniem wszystkiego w tej chwili.
Klucz mi niepotrzebny. Coś czuję, że niepotrzebnie mam te buty. I je ściągnę. Dobra, pieprzyć to. Spieprzamy na krambery. Ja źle idę. Tam mam iść przecież. O, tam. Na west. Dokładnie. No to ja źle szłem. Szedłem. Trudno. No, trochę bastu jest. Wow! Wilk! Czekajcie. Ależ mnie gnój wystraszył, no. Patrzyłem po tych bazach, żeby jakiegoś łupnia nie dostać. A tu wilczek wyszedł. Dobra, czyli w tą stronę, to już na pewno. Czasami mi się te kierunki pieprzą po prostu. Nie zawsze, ale czasami tak. Szlak otwarty, pewnie nic nie będzie, na pewno. Czyli co, wracam na te budynki znowuż. Szkoda, że jest ta pieprzona mgła. Czekajcie, zobaczymy sobie jeszcze tego budynku, co to jest. Nie, to jest chyba fundament. Nie, budynek, okej. No wejdźmy, zobaczymy. No tak przy okazji. Mgły już nie ma. Koszulka. Kolejny kompas. Kolejne klucze. Tu pewnie też nic nie będzie, także spoko. Dobra, spieprzamy, ciśniemy na krambery. Teraz znowu pan wilk. Ciśniemy, nie zwalniamy. Jak i 7, a już i 8. Czyli w tamtą stronę, no dobra. I 7. Chytry okulista. A na razie na Krakowie nikogo nie widać, poza tamtym jednym typem. A tu już 8 minut nagrywania. No zdecydowanie w tym odcinku przydałoby się zrobić już strzały. I jakiegoś koksa chociaż pierwszego rozwalić. Pewnie on rozwali również i mnie, ale... satysfakcja już będzie po mojej stronie. I tak właśnie ma to wyglądać. No, tu już byłem. I tam biegł ten koleś, więc on naprawdę, najprawdopodobniej też pobiegł na krambery. Tu jest zombiak. Aha, dobra, wiem gdzie jestem. Tam będzie budynek jeszcze jeden do przelutowania. A nie. To dobra, nieważne, biegniemy. Kurde, ale on teraz kłapcia tymi stopami. No wbiegaj, wbiegaj, gościu. Co tam jest na górze? Taka fajnie baza umiejscowiona, no. Centralnie na górce. Tak, wiem, tu kościół był, faktycznie. Jest zombiak. Jak jod.
Patrzcie, jak ja biegnę, kurwa mać! Wybaczcie, te beściaki, kurwa, przysięgam, wybaczcie, nie tam miałem biegnąć. West! Cały czas west, a nie east. Zagapiłem się na bazę, kurde, no wcześniej to jeszcze pomyliłem. Najebiście. O, czyli do przebiegnięcia trochę mam. Motherfucka! Ledwo powiedziałem o tych kierunkach, że się mylę. No widzicie, tak to właśnie jest. Teraz się już nie pomylę. Go west. Jak ktoś mnie widzi, to pomyśli, że ładny debil, kurwa, biega tam i z powrotem jak pojebany. No ale jak pojebany się pomylił z kierunkami, no to tak jest. Sorry, wybaczcie. Biegniemy. Już się nigdzie nie zatrzymujemy, biegniemy do Cranberry. W Cranberry się zatrzymam. Chyba, że ktoś tutaj mnie przymusowo zatrzymie gdzieś. Patrzcie, ta baza jest chyba jeszcze cała. Ciekawe. Kogoś tam... Nie, to królik. Ktoś szybko biegł i tak się zastanawiałem, co to jest. Nie, nie przeszukujemy już tych domków. Biegniemy centralnie do Cranberry. Na poranek pewnie tam zdążymy. O, co to było? A, już sapiemy. Dobra, to puszczę ten shift. Niech trochę dychnie ziomuś. Tam coś płonie, ale to na wieży. Ktoś zapalił pochodnie. Słyszę wrony. Baza zamknięta. Dobra, przyspieszymy trochę znowuż. Chociaż kurde, obawiam się, że może lepiej nie przyspieszać. H7. Znowu jakieś budynki na górze. O, dobra, nie przyspieszamy. Jakieś budynki były na górze, może zlutujemy, zobaczymy. H7, a Cranberry jest. H7, więc już dochodzę do Cranberry, spoko. Tak jest. Okej, okay, mamy pierwsze zabudowania. I myślę, że zacznę sobie od ich lutowania. Zobaczymy tutaj co i jak. Czy jest sens tutaj czegokolwiek poszukiwać? Cukier. Kolejny kompas. No, zobaczmy na dole. Najne. Woda. Dobra, to sobie... O kurde, no faktycznie, to jest lipa. Nie wiem, co jest grane. Tu mamy stół. Ktoś sobie go w krzakach umiejscowił. Zrobimy te kilka pestek jeszcze. Trzy. No tak jak mówiłem, brakuje nam sześciu, o cholera. Taśmę wyrzucimy. Tam coś płonie.
Ale cóż, będziemy lutować dalej, przeszukiwać, zobaczymy, coś znajdziemy może. To się okaże. Tutaj wejdę chyba od tyłu, nie? No właśnie. Ale nie ma nic. Co mi tak dziwnie laguje jakoś? Czy to mi się tylko wydaje? Puste. No nie ma nic. Czapeczka, po co mi? Tu jest coś dużo zombiaków. Dobra, pobiegniemy na te bloki. To mnie zastanawia, co tam będzie. Tak, na bloki. Na komisariat policji nawet nie będę biegał, bo to nie ma sensu najmniejszego, wydaje mi się. Przeszukamy te bloki, zobaczymy. Tutaj guza znajdę, czy znajdę naboje. No okej, wbiegnijmy na samą górę. Zobaczymy, co będzie się działo. Cóż to taki wysoki blok? O, mina. No, na pewno tam pójdę. Biurko, a puste niestety. Też nic nie ma. Zastanawiam się, czy tam coś może być. Nóż. Nic mi z noża. Okej, zejdźmy sobie piętro niżej. Tu pewnie też nic nie znajdę. O, właśnie. Okej, no to kolejne piętro niżej i potem następny blok. No cóż, trzeba to przeszukiwać, bo nie przeszukując nie znajdę nic. Ale tu jest chyba wszystko zlutowane. Znalazł chociaż jedne naboje, to bym się cieszył, bo bym wiedział, że coś znaleźć mogę nadal, a... Tutaj niestety na razie nic na to nie wskazuje, bym coś znalazł. Cranberry dużym miastem w miarę jest i tutaj dużo ludzi przeszukuje. Czasami tak na ziemi też coś może być wywalone, ale tutaj nic nie ma. No właśnie. Nie wiem, czy mi się wydaje, kurde, czy takie lagi jakieś dziwne tylko. Puste. Czasami co mogą gdzieś leżeć na półce naboje, nie? No ale jak... Co to było? Ale jak widzicie, tutaj leżeć nie chcą. Dobra, zobaczmy sobie kolejny blok. A, już myślałem, że kogoś widzę. No i znowu od góry. Jak tutaj nic nie znajdę, to pewnie będę spieprzał na te, na bloki gdzieś. Nie na bloki, tylko na domki. Myślałem, że tutaj też będzie mina. Na dachu też czasami się naboje respią. Ale niestety nie tym razem.
No, z dzisiejszego polowania na koksów też chyba nic nie wyjdzie. Tam jest młotek, nic mi z młotka, chyba żeby sobie naboje z głowy wybić. Snajpa. No, broni w trzy dupy, ale ja broni nie potrzebuję. Kurde, zastanawiam się nad takimi właśnie mniejszymi budynkami. Jeśli tutaj nie... O, są jakieś naboje. No jak nie mogę wziąć, jak muszę wziąć? Co ty mi tutaj będziesz pierdzielił, że nie mogę? No cholera, no coś muszę wyrzucić, tylko jeszcze nie wiem co. Klucz jeden zostawię. I co mam wyrzucić? Tapsy? No nie mam co wyrzucić, cholera. Jakoś to wytrzymać muszę. Butelka od razu do wyrzutki. No i bardzo dobrze. No ale jakiś dobry prognostyk. Już znalazłem nabojaszki, jakiś jeden chociaż. Chyba, że ktoś tego nie zauważył i najprawdopodobniej tak to właśnie miało miejsce, że ktoś nie zauważył. Ktoś przeoczył, a ja to wziąłem. Więc myślę, że może jeszcze ktoś gdzieś przeoczył, a ja zauważę. Tych zombiaków jest coraz więcej chyba pod tym blokiem, albo mi się wydaje. No nie ma nic, no. Pójdziemy sobie zaraz na budyneczki. Ale zombiaki mnie będą gonić dość ostro. Także może być niefajna zabawa. Powiedz, że coś jest w biurku. Dupa. Nie, to jest przeszukane. Nie wierzę, że... Spieprzamy na budynki. Tylko te zombiaki muszę... wywalić. Wyjdę sobie tyłem. Myślę, że tu można też pobiegać trochę. Nie ma nic. Nic. Choroba. Nic. Kompas. I piórka. A to nie jest śmieszne. Jest jakiś nabój gdzieś. Dobra, po kolei, od początku. Nie mogłem zamknąć drzwi. A, są za mnie, to okej. Cały czas piórka słyszę. Czy widzę. Jedna pestka, może jeszcze znajdę ze dwie. Już nie jest źle, tyle wam powiem. O, właśnie. Myślę, że jeszcze coś znajdę. Zaraz muszę policzyć, ile jeszcze potrzebuję. Mam 6, 7, 8. 4 naboje jeszcze potrzebuję. 3, bo proch mam. Na domki? Nie. Oj, tam się ktoś już gonił. Wejdziemy sobie teraz tutaj, zobaczymy, co ja tutaj znajdę.
Pięknie, ale nie zmieszczę. Wyrzucamy taśmę. No i kurde, teraz już powinienem teoretycznie zrobić sobie. Muszę poszukać ten. Znajdę jeszcze jednego naboja, tak na wszelki wypadek, no właśnie. I muszę poszukać teraz stołu. Muszę wrócić na East i poszukać stołu. Tam gdzieś mijałem te stoły. Więc na pewno zaraz do nich dotrę. Tu jest zamknięta baza, nie? No. Zaraz jakiś stół znajdziemy, nie wierzę, że nie. Też trochę tych zombiaków się kręci. Dobra, ale wypieprzymy trochę w las. Z tego względu, że ja kilka stołów mijałem. I zaraz jakiś namierza, a potem wrócimy do Cranberry. Tyle tylko, że nie jestem pewny, czy w tym odcinku. Ale kolejny odcinek już będzie mega mocny, jest stół. Kolejny odcinek już będzie mega na wypasie, bo... bo będę miał już te strzały. Dobra, rozwalamy. Coś mi tutaj nie pasi. Jakby naboi mi brakowało. Nie, dobra, 6 tu jest, okej. Okej, crafting 4. Okej. Pięknie. Gdzieś te strzały zmieniało na B? Tak jest. Haha! Mam strzały wybuchowe. No to teraz sobie przyfilujemy jakichś koksów. Wejdziemy sobie na blok, ten środkowy. I tam się rozglądniemy, co i jak. To może trochę bokiem sobie przejdę, bo te zombiaki wszystkie za mną będą ścigać. W sumie i tak będą. Na środkowy blok, żeby widoczność była duża. I tą bazę z góry też będę mógł lukać, fajnie. Okej. I na samą górę. Pozamykamy to wszystko. Żeby nikogo nie korciło. Okej. W grillu nie ma nic, nie ma nic. No to teraz możemy jakoś popolować już na koksów. Gdzie jest komisariat policji? Bo oni najczęściej do komisariatu policji zmierzają. Kurde, nie mogę komisariatu namierzyć. Piórka latają, więc na pewno ktoś tu jest, ja nie wierzę. Patrzcie, jak, co tam, jaka baza, na dachu bazę zrobili. Jak to możliwe? Widzieliście bazę na dachu? Ale jazda. Jeszcze tego nie widziałem. O, ta jest cała zakryta dachem. Ale okej, mamy genialną miejscówę. Wybuchowe strzały.
Czyli mistrzostwo na kolejny odcinek. Także dybeściaki, zostawcie pod tym odcinkiem 120 łap w górę, a ja wrzucę kolejny odcinek polowania na koksów. Trzymajcie się ciepło, strzała.